Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam. Zapraszam na nasz program Rozmowy Niedokończone, a tematem naszych rozmów, temat brzmi następująco. Międzynarodowa konferencja z cyklu Europa Wielkich Szans na temat gospodarowanie dwutlenkiem węgla i odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju Europy w dniach od 15 do 17 października Tuczno, Toruń, Bruksela. I witamy tutaj w studio telewizji Trwam naszych szanownych gości, a wśród nich są pan profesor doktor habilitowany Jan Szyszko, poseł na Sejm, minister ochrony środowiska za rządów AWS oraz PiS. Serdecznie pozdrawiam i wiele jeszcze innych tytułów naukowych. Witam serdecznie, szczęść Boże. Tak, proszę Ojca, tytułów więcej jak pieniędzy. Również witam serdecznie pana profesora doktora habilitowanego Kazimierza Tobolskiego, który jest jednym z najlepszych specjalistów na świecie w zakresie torfowisk i układów wodno-błotnych, a także wykładowcą WSKS IM w Toruniu. Szanowni Boże Państwo. Witam serdecznie również pana magistra i inżyniera Artura Michalskiego ze Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, a także który jest specjalistą w zakresie odnawialnych źródeł energii, a także pracownikiem samodzielnej pracowni oceny i wyceny zasobów przyrodniczych SGGW w Warszawie. Szczęść Boże, witam serdecznie. I witam serdecznie panią doktor inżynier Izabelę Dymitryszyn, która jest pracownikiem w samodzielnej pracowni oceny i wyceny zasobów przyrodniczych SGGW w Warszawie. Witam serdecznie, szczęść Boże. No, temat mamy taki rozległy. Skupia się właśnie wokół tej międzynarodowej konferencji, która będzie się odbywać już niedługo, od 15 do 17 października w Tucznie, w Toruniu i w Brukseli. Wokół właśnie gospodarowania dwutlenkiem węgla, odnawialnych źródeł energii. A to wszystko jako szansa zrównoważonego rozwoju Europy. Teraz takie pytanie, co to jest ten zrównoważony rozwój Europy? Tak, dlaczego tak? Taka o ile można, proszę Ojca. Zrównoważony rozwój to jest nic innego jak szybki wzrost gospodarczy powiązany z racjonalnym użytkowaniem zasobów przyrodniczych i oczywiście z respektowaniem praw człowieka. A więc człowiek jest podmiotem zrównoważonego rozwoju i o tym trzeba zdecydowanie pamiętać. I tu są jakby dwa założenia. Pierwsze, oczywiście, że człowiek musi użytkować zasoby przyrodnicze. I to jest nie tylko jego prawo, ale i obowiązek. No i drugie założenie, że żadna z działalności gospodarczych człowieka nie musi pogarszać warunków środowiskowych. Wręcz odwrotnie, umiejętnie gospodarząc, i o tym będziemy tutaj mówili, możemy naprawiać to, co człowiek kiedyś w przeszłości zepsuł przez swoją niewiedzę. A więc zrównoważony rozwój, czyli racjonalne użytkowanie, człowiek podmiotem, prawda, i poprzez działalność gospodarczą naprawiamy to, co żeśmy zepsuli. Oczywiście to będzie swego rodzaju slogan, no ile nie będziemy tego mierzyli, i tu dojdziemy już do pewnej kwintesencji, a mianowicie nie ma zrównoważonego rozwoju, o ile nie mamy więcej pieniędzy w kieszeni, a więc pierwszym miernikiem, wskaźnikiem zrównoważonego rozwoju są oczywiście pieniądze i można to oceniać na przykład takim wskaźnikiem bardzo takim zgrubnym, jak produkt krajowy brutto. On musi wzrastać. Drugim wskaźnikiem oczywiście jest populacja ludzka. No nie można mówić o zrównoważonym rozwoju, ale będziemy krócej żyli. Wręcz odwrotnie. Marzymy żyć dłużej, ale równocześnie mam mieć zdrową strukturę klas wieku. Czyli my chcemy żyć dłużej, ale młodzi na nas muszą pracować. W związku z tym przewaga młodej generacji, która będzie nas, starszych emerytów, utrzymywała, panie profesorze, a my chcemy żyć jak najdłużej. Czyli struktura wieku odpowiednia, przewaga zdecydowanie młodych klas wieku, dzietność kobiet, mniej więcej około 2,5, czyli każda kobieta albo każda rodzina, powiedzmy sobie, bo to jest to samo w tym całym układzie, ma mniej więcej 2,5 potomka. No i następna sprawa, która jest tutaj niezwykle istotna, to znaczy, że zrównoważony rozwój, poprawa jakości powietrza chociażby. I tu dochodzimy do głównej konwencji gospodarczej świata ONZ-owskiej, konwencji klimatycznej, która mówi, że właśnie mamy się rozwijać w ten sposób, aby jakość powietrza, gdzie dwutlenek węgla jest dosyć ważnym tym elementem w tej jakości powietrza, ma ulegać stabilizacji, a następnie obniżeniu. Konwencja klimatyczna zakłada, że dwutlenek węgla powoduje niekorzystne zmiany klimatyczne, wzrost jego zawartości, tak zwany efekt cieplarniany, do tego za chwileczkę jeszcze pewnie wrócimy, dlatego że to jest no, podstawowy
no jakby ten CO2 to jest podstawa naszej również konferencji. No i później dochodzimy do takich konwencji ONZ-owskich, jak konwencja o upustynnieniu, która mówi, że mamy się rozwijać, ale wody ma być więcej na świecie, dobrej wody dla człowieka. Należy pamiętać, że 1/3 populacji ludzkiej cierpi na brak dobrej wody, to jest niezwykle ważny problem. No i ostatnia konwencja to jest konwencja o ochronie bioróżnorodności, która mówi, że mamy się rozwijać, mamy mieć więcej pieniędzy, ma być lepsze powietrze, więcej wody, ale nie może zniknąć ani jeden z występujących gatunków. Czyli wszystkie gatunki są potrzebne, te gatunki człowiek powinien użytkować, z nich korzystać. I wtedy już mamy całą jakby filozofię zrównoważonego rozwoju, czyli mamy człowiek podmiotem, rozwój gospodarczy i wskaźniki, jakość powietrza, jakość wody i występujące gatunki. I w gruncie rzeczy to wszystko. Natomiast o ile jesteśmy już tutaj właśnie przy CO2, to konwencja klimatyczna i taki akt wykonawczy do tej konwencji klimatycznej, protokół z Kioto, mówił, że mamy dokonać, tak mamy się rozwijać, czyli mamy tak gospodarzyć kulą ziemską, aby w latach 2008-2012 nastąpiła stabilizacja koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze. A więc mieliśmy tak działać, żeby ta koncentracja nie powodowała, według wielu naukowców, niekorzystnych zmian klimatycznych, czyli ustabilizować koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze. I tam były dwie podstawowe takie zasady. Pierwsza zasada, dokonać redukcji emisji, a skąd się bierze emisja? Ze spalania węgla kamiennego, brunatnego, prawda, ropy naftowej, gazu, no bo każde spalanie powoduje, że emitujemy dwutlenek węgla, ale również emitujemy i wodę, bo zawsze, ja pamiętam na chemii, panie profesorze, były pierwsze zadania, to umiałem dobrze rozwiązywać, spalanie, prawda, chemia organiczna, to zawsze wiedziałem, że dwutlenek węgla i woda powstaje, a później już dopasowywało wszystko, co było możliwe. A więc mamy dwa, jak gdyby, składniki, wodę i dwutlenek węgla. I równocześnie konwencja klimatyczna i protokół z Kioto mówi tak, z jednej strony redukcja emisji poprzez lepsze, bardziej efektywniejsze spalanie, nowe technologie, innowacyjność, a druga mówi tak, ale szanowni państwo, wraz z rozwojem gospodarczym, żeście wyemitowali dużo dwutlenku węgla poprzez wycinanie lasów, a taki las w naszej strefie geograficznej, tutaj środkowej, taki naturalny, jak w Białowieży, to jest 350 ton węgla na hektarze, połowa z tego jest w ziemi, w glebie, połowa w drzewostanie, połowa w no, żywej, w roślinach, w zwierzętach, prawda? I równocześnie, jak się to wylesi, no to jak to się w gruncie rzeczy spali, bo obojętnie jakie to jest spalanie, to jest utlenianie, prawda? No to wtedy z tego powstaje ponad 1100 ton dwutlenku węgla, czyli 1 hektar to jest mniej więcej 1100 ton dwutlenku węgla w atmosferze. I konwencja klimatyczna i protokół z Kioto mówi o tym, że te zasoby przyrodnicze, które są, takie jak lasy, jak gleby, tu będziemy mówić o torfowiskach za chwileczkę, to są ogromne zasoby węgla, które źle gospodarując możemy uruchomić. I żeśmy to rzeczywiście zrobili, uruchomili. I konwencja klimatyczna mówi tak, z jednej strony redukcja emisji, nowe technologie, a z drugiej strony odbudowywać, regenerować układy przyrodnicze po to, żeby no, na przykład tereny wylesione zalesiać, to jest nic innego jak asymilacja, a więc pochłanianie dwutlenku węgla z atmosfery, magazynowanie no, w biomasie, czyli w drewnie, magazynowanie w ściółce, ten węgiel wnika w głąb profilu glebowego. To jest równocześnie regeneracja zdegradowanych gleb rolnych, bo zdegradowanie gleb rolnych to jest również ubytek węgla w tych pokładach w profilu glebowym i to jest również dbanie o całe układy przyrodnicze, układy powiedzmy przestrzenne, a niezwykle ważną to są właśnie układy wodno-błotne i torfowiska. To jest ten ogromny zasób węgla organicznego, który jest. O ile spalamy, to osuszymy, no to oczywiście uwalniamy ten dwutlenek węgla do atmosfery, ale równocześnie powodujemy zmiany w występujących gatunkach. I proszę ojca, o ile chcemy mieć no chociażby coś takiego jak borowika szlachetnego, no to musimy zaakumulować dwutlenek węgla, czyli mówiąc delikatnie posadzić las. I dopiero będziemy go mieli. Na polu go nigdy w życiu nie będzie. O ile będziemy mieli chcieć niektóre ptaki, które występują, jak przecież dzięcioły, no to one muszą mieć dziuple, czyli musimy też mieć dwutlenek węgla. I o tym będziemy mówili na tej konferencji. Na tej konferencji, która jest pokłosiem pakietu klimatyczno-energetycznego,
A pakiet klimatyczno-energetyczny to jest jakby wizja Unii Europejskiej, która chce się wpisać w politykę klimatyczną i mówi, że należy dokonać albo dokonać zmniejszenia koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze, ale w gruncie rzeczy przez układ tylko i wyłącznie jakby przez nowe technologie spalania. I to jest dobry kierunek, ale równocześnie bardzo drogi. To jest ten kierunek, o którym mówiliśmy wielokrotnie. Bardzo niszczy polską gospodarkę. Zresztą niesłusznie zupełnie, o tym też to pewnie tu również powiemy. I w związku z tym wychodzimy z następną koncepcją, a mianowicie nowe technologie, proszę bardzo, tak, ale prosimy zwrócić uwagę na możliwości działania w przestrzeni, na tą taką typową inżynierię ekologiczną, gdyż tą inżynierią ekologiczną możemy pochłaniać dwutlenek węgla, regenerować układy przyrodnicze, chronić i kształtować bioróżnorodność i również tworzyć miejsca pracy w terenach wiejskich, w terenach niezurbanizowanych. I o tym będziemy mówili, myślę, że do tego wrócimy, ale to jest kwintesencja naszej konferencji. To już jest 11. konferencja architektury, krajobrazu i gospodarki przestrzennej, a więc wyraźnie wchodzimy w układ przestrzenny, jak gospodarować przestrzenią polno-leśną po to, żeby pochłaniać dwutlenek węgla, żeby chronić bioróżnorodność, a pochłaniając dwutlenek węgla, żebyśmy tworzyli również z jednej strony odnawialne źródła energii, gdyż odpady drzewne są odnawialnymi źródłami energii, słoma czy odpady rolnicze są odnawialnymi źródłami energii, a z drugiej strony, żeby produkować bezemisyjnie surowiec. Gdyż drewno, cóż to jest? To jest surowiec, który produkujemy w układach przyrodniczych, w układach leśnych, asymilując dwutlenek węgla, pochłaniając dwutlenek węgla. O ile cement produkujemy w ten sposób, że spalamy węgiel brunatny, węgiel kamienny, prawda, gaz, ropę i emitujemy dwutlenek węgla, o tyle tu produkujemy surowiec niezwykle cenny, przyjazny człowiekowi, pochłaniając dwutlenek węgla. A więc z tą koncepcją wychodzimy z tą koncepcją i te nasze warsztaty składają się z trzech takich etapów. Pierwszy etap to są powierzchnie doświadczalne lasów państwowych i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na terenie Nadleśnictwa Tuczno. Od 25 lat prowadzimy tam w całym zespołem badania, w jaki sposób działać, żeby jak najbardziej pochłonąć jak najwięcej tego dwutlenku węgla, ale właśnie w tym kierunku zrównoważonego rozwoju, żeby chronić i bioróżnorodność i tworzyć te układy przyjazne człowiekowi, a równocześnie, żeby człowiek miał miejsca pracy, bo przecież i surowiec, i odnawialne źródła energii to jest nic innego jak podstawa do tego, żeby tworzyć miejsca pracy w terenach wiejskich. Pierwszy dzień Tuczno. Drugi dzień, proszę ojca, to będzie sprawa Torunia. W Toruniu chcemy zrobić spotkanie praktyków, polskich praktyków, i tu jest jeden wśród nas, polskich praktyków w zakresie odnawialnych źródeł energii. Odnawialne źródła energii to jest właśnie brak emisji dwutlenku węgla do atmosfery i chcemy pokazać polskie osiągnięcia. Chcemy pokazać polskie osiągnięcia, ale gdzie wspaniałym osiągnięciem jest geotermia toruńska. Myślę, że o tej geotermii toruńskiej tutaj co nieco powiemy, prawda? To jest sukces na skalę światową i chcemy to równocześnie pokazać, ale równocześnie pokazać też specjalistów polskich, których również kształcimy. No i ostatni dzień to jest Bruksela, gdzie będzie podsumowanie tej naszej działalności, gdy zaproponujemy pewne rozwiązania prawne i myślę, że również pewne, no, pokażemy pewne osiągnięcia Polski i w zakresie sukcesów, jak również w zakresie kadry, któreśmy przygotowali. To tyle, co chciałem teraz powiedzieć na wstępie odnośnie naszej konferencji, która jest organizowana przez wiele podmiotów. Jest organizowana oczywiście przez Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, ale również przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej. Jest organizowana przy współudziale Światowej Organizacji Nauki, naukowców zrzeszającej ponad 140 noblistów i 10 tysięcy naukowców z całego świata. Jest Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, który uczestniczy w tym i wspomaga finansowo. Jest Parlament Europejski, czyli grupa parlamentarzystów, reformatorów i konserwatystów. To jest ta grupa w Parlamencie Europejskim. Jest oczywiście również i są lasy państwowe, które udostępniają powierzchnie doświadczalne, są bardzo mocno tym zainteresowane.
I to są chyba wszyscy główni wykonawcy tego całego spotkania już 11. Każde takie spotkanie oczywiście kończy się raportem w języku angielskim i w języku polskim, bo w tej chwili jesteśmy w Unii Europejskiej. I chcę również powiedzieć, że na tą konferencję zostali zaproszeni wszyscy komisarze Unii Europejskiej, gdyż Unia Europejska to jest, no, ja bym powiedział, to jest jakby taki, no, priorytet Unii Europejskiej, to są gazy cieplarniane, dwutlenek węgla. Wszyscy ministrowie ochrony środowiska Unii Europejskiej, wszyscy europarlamentarzyści, a więc cały Europarlament jest oczywiście zaproszeni, poinformowani parlamentarzyści polscy. Specjalne zaproszenie jeszcze oprócz tego poszło do pana premiera Tuska i pana premiera Pawlaka, jako tych, którzy są odpowiedzialni za politykę klimatyczną i równocześnie jako ci, którzy podpisali, którzy zaakceptowali pakiet klimatyczno-energetyczny. Także widzimy, że jeśli chodzi o emisję dwutlenku węgla do atmosfery, jest to bardzo ważna sprawa i to, jak już pan minister wcześniej wspomniał, regulują pewne czy pakiety, czy różne porozumienia, czy konwencje, protokoły. Tak jest, oczywiście. I jak to wygląda na dzień dzisiejszy? Bo raz słyszymy, że jest dobrze, a z drugiej strony słyszymy, że Polska jest bardzo daleko, że potrzebujemy jeszcze dużo zrobić. Proszę ojca, dziękuję bardzo za to pytanie. A mianowicie tak, jak już wspomniałem o konwencji klimatycznej ONZ-u i protokółskie to załącznik do tego, to są konkretne zobowiązania poszczególnych państw wysoko rozwiniętych. Powiedzmy sobie, to są tak zwane państwa OECD, czyli zgodnie z konwencją klimatyczną i z protokołem z Kioto, te państwa, które dużo emitowały, miały dokonać tej redukcji emisji gazów cieplarnianych tak, aby w latach 2008-2012 nastąpiła stabilizacja koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze i aby nie następowały dalsze negatywne zmiany, powiedzmy, klimatyczne. Tu oczywiście świat naukowy dyskutuje, czy to jest wpływ człowieka, czy nie wpływ człowieka, ale powiedzmy sobie, że wolą polityczną świata, żeśmy to przyjęli. I rzeczywiście tu Polska ma ogromne sukcesy. Ja o tym wielokrotnie tutaj w telewizji Trwam i w Radiu Maryja mówiłem, za to serdecznie dziękuję, dlatego że Polska miała dokonać takiej redukcji na poziomie 6%, a dokonano na poziomie 32%, czyli mamy nadwyżkę w latach 2008-2012, to jest ostatni rok rozliczania protokołu z Kioto, 100 milionów ton rocznie, tak, tyle żeśmy jakby zaoszczędzili w redukcji. A stara piętnastka, no i powiedzmy sobie, tu jest trochę sprawa, no, nieprzyjemna, miała dokonać takiej redukcji na poziomie 8%, bo ona wynegocjowała, że chce wspólnie się rozliczać, bo taka była możliwość, a nie dokonała tej redukcji. Ale stara piętnastka, patrzmy, Komisja Europejska, niektóre państwa Unii Europejskiej, które nie mają specjalnych zasobów energetycznych, ale wiedzą, na czym to polega, jak ważna jest energetyka, postanowiły i stworzyły taki pakiet klimatyczno-energetyczny 3x20, ten 3x20, czyli mamy do roku 2020. Jak gdyby się pomija troszeczkę protokół z Kioto i konwencję klimatyczną, do roku 2020 dokonać 20% redukcji, żeśmy dokonali już 32%, ale przeszłość się liczy, tutaj przyszłość się liczy, więc dalej dokonujemy redukcji. Te państwa, które nie dokonały, ja mówię tu w pełni skrótami, które nie dokonały takiej redukcji, a wręcz nawet podniosły emisję, też mają dokonać 20% redukcji, a więc jest coś niesprawiedliwego w tym całym układzie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to są 20% w ogólnym bilansie energetycznym mają stanowić odnawialne źródła energii, to jest drugi 20%. I trzeci element to jest 20% zwiększenie efektywności energetycznej, czyli lepiej spalać, albo inaczej więcej, podgrzać wody mniejszą ilością substancji tej energetycznej. Czyli pakiet klimatyczno-energetyczny, zresztą i protokół z Kioto, wprowadza pewien limit. A tym limitem jest emisja dwutlenku węgla do atmosfery i Komisja Europejska daje limity emisji na poszczególne państwa. A więc zaczęła sterować ręcznie całym układem. My z tym się w pewnym sensie zgadzamy, ale mówimy, trzeba to renegocjować. Zwróćcie uwagę na inżynierię ekologiczną, zwróćcie uwagę na wieś, zwróćcie uwagę na możliwość tworzenia miejsc pracy i ochronę bioróżnorodności. A Polska jest wyspecjalizowaną tą jednostką, która tym krajem, który ma największe osiągnięcia w zakresie właśnie między innymi inżynierii ekologicznej i z tym jedziemy do Brukseli.
również. Nie chciałbym tu zdominować tego całego wystąpienia, będziemy myślę, że będziemy do tego wracali jeszcze i w Radiu Maryja. Natomiast pierwsza rzecz to jest gospodarowanie przestrzenią i lasy. Ale tak samo ważną rzeczą są sprawy torfowisk, torfowiska, układy wodno-błotne, które no, zakumulowały w przeszłości ogromną ilość węgla. O ile już można sobie powiedzieć tutaj, no proszę ojca, zmiany klimatyczne następowały zawsze i nawet ten węgiel, który jest w pokładach węgla kamiennego, czy też węgiel brunatny, panie profesorze, szanowni państwo, czy też nawet i ropa, to w większości powstała z tego, że była kiedyś asymilacja, że były rośliny, prawda? Ogromnej, czyli tego zawartość tego dwutlenku węgla kiedyś była w atmosferze bardzo dużo, były zupełnie inny klimat, to się zakumulowało, a teraz rzeczywiście to uruchamiamy w powietrze. Ale skoro żeśmy się zobowiązali, że mamy dokonać redukcji tej emisji gazów cieplarnianych i mamy chronić klimat, no to są dwie metody. Jedna, nowe technologie, innowacyjność, ale również i gospodarowanie przestrzenią, to jest też innowacyjność. Wykorzystanie zasobów przyrodniczych, żywych sił przyrody do tego, żeby osiągnąć efekt, zmniejszyć koncentrację. A lasy na pewno, panie profesorze, mają wpływ na klimat. No gdy wytniemy lasy na ogromnej przestrzeni, to na pewno mamy i wyższą temperaturę, większą amplitudę zmian. Inaczej kształtuje się opady. Klimat się zmienia bardzo mocno. Więc na pewno lasy są tutaj bardzo ważnym elementem, nie mówiąc już na pewno o zbiorowiskach torfowych i torfowo-błotnych. Proszę państwa, zanim zagłębimy się w ten bardzo swoisty, bardzo ważny, z wielu względów nas interesuje tutaj akumulacja dwutlenku węgla, układ w zasadzie ekosystemy czy krajobrazy, jak to Szwajcarzy ujmują, torfowiskowe, chciałbym troszeczkę z innej strony rzecz tutaj dotknąć, bo ona też będzie tutaj powinna profitować dla torfowisk. Mianowicie jesteśmy w szkole. Ta szkoła podjęła bardzo ważne zadanie edukacji ekologicznej, ale to nie w tym wyświechtanym, czy w tym obiegowym, ale coś, co nawiązuje do inżynierii ekologicznej, której pan profesor był łaskaw wspomnieć. Tej szkole, dzięki zresztą staraniom pana profesora Szyszko, był prowadzony przez 3 lata kierunek studiów, całkowicie unikalny. Kierunek studiów, który nie tylko miał nauczyć, ale miał też wytyczyć pewien zakres polityki, prawda, przy pomocy fachowców, których dotąd w zasadzie nie było. Z małym wyjątkiem, tam gdzie pan profesor w swojej macierzystej uczelni tę rzecz już od pewnego czasu stosował. Tutaj została zainicjowana, dzięki panu profesorowi, uważam to za wyzwanie z dużą determinacją podjęte zadanie, uprawianie polityki ochrony środowiska, kreska kompensacja przyrodnicza. De facto idzie o coś zupełnie nowego. Idzie o zjawisko, które jest zjawiskiem przyrodniczym, o którym większość dawno zapomniała, albo nawet nie skojarzyli tego. Ale to idzie o pewne działania. Chcąc naprawić duże zniszczenia, prawda? O jaki jest rozmiar pewnie zniszczeń, zwłaszcza w obszarach torfowiskowych, to powiem za chwilę, chcąc naprawić, chcąc na przykład rozwinąć tutaj przemysł, rozwinąć infrastrukturę przede wszystkim, prawda? Z pozoru rzeczy są sprzeczne. Tu kompensacja wyznacza sposoby, jak to można zgodnie z wszystkimi regułami przyrodniczymi tę rzecz stosować. I może zanim myślę, że nie będziemy mówili o pewnych szczegółach dotyczących dwutlenku węgla, ja może powiedział parę słów o kompensacji. Ojciec, proszę. Mianowicie jest to rzecz unikalna, jak powiedziałem. I jest to dla państwa bardzo pilnym wyzwaniem, który był tutaj w jakiś sposób
upowszechniony poprzez studia podyplomowe. Poprzez studia dyplomowe i, jak już powiedziałem, twórcą i tego studium, który cały program tutaj stworzył, rzut tego programu, to był profesor Szyszko. Proszę Państwa, kompensacja przyrodnicza, a w zasadzie polityka ochrony środowiska, kompensacja przyrodnicza jest dość starą rzeczą. Ona jest w naturze, to się też nazywa kompensacja i ona była już uprawiana, że tak powiem, była stosowana, lepiej tak powiedzieć, przez Szwajcarów co najmniej od średniowiecza. To była stara tradycja, jest zapisana u nich w konstytucji, zresztą też to wojska też są zapisane w konstytucji, potrzeba ich ochrony, w jedyny kraj na świecie i dzięki tym zabiegom, dzięki pewnym dobrze ustawionym tutaj przepisom prawnym, które były przestrzegane, prawda? Szwajcarzy zawsze mieli tą samą ilość lasów. A Szwajcaria jest zabudowana, Szwajcaria ma dzisiaj piękne autostrady, ale ma też piękne góry i ma też cały komplet gatunków. Prawda? Najwięcej straciła na torfowiskach, bo świadomość o roli torfowisk to się zaczęło dość późno dyfundować i stracili tyle samo co my, bo stracili prawie 90% torfowisk. Prawda? Mają niewiele, ale tamta rzecz się narodziła i ona nazywała się trochę inaczej, no, z niemieckiego Ausgleich. Zresztą kilka innych jeszcze było terminów, dotąd u nas słabo respektowanych, ale to jest ta strona praktyczna, ale jest też strona niejako, że to naukowa. Przyroda sama stosowała pewne środki, pewne sposoby jako zastępcze. Prawda? Kompensowała na przykład brak jakiegoś czynnika ekologicznego nadmiarem innego. Prawda? Rzecz zupełnie frapująca. Także ta nasza tutaj nauka, uczenie tych studentów z dużym sukcesem zresztą, to by nie też pokazywali prace dyplomowe, które zostały wykonane, ta praca przyniosła już pierwsze profity dużego kalibru, a poza tym też ona się rozwija, bo to jest jedyna szansa. Jedyna szansa, żeby wszystko zachować, nawet pomnożyć, prawda? Przyrodnicze wartości i jednocześnie nie być tutaj w erze mezolitu albo jeszcze starszym, prawda? Żeby nic nie utracić od tych naszych zdobyczy i żeby współczesne społeczeństwo dobrze funkcjonowało. To jest trudno wyobrażalne, ale to jest możliwe, prawda? Bo tak te przekłady mamy. Czyli innymi słowy, w naszej szkole powstał ważny człon polityki ekologicznej państwa. Człon w tym sensie, że uczyliśmy fachowców. Nowy kierunek został wyznaczony, a w efekcie to powinna być bardzo satysfakcjonująca praca, prawda? Kompensacja w naszej szkole inicjuje dotąd pomijane zagadnienia naukowe. Jest orężem bioróżnorodności, o którym tak pięknie pan profesor tu powiedział. Jest narzędziem dla ochrony przyrody. Ona też jakoś tak wchodzi w cień. W czasach mojej młodości to jeszcze ochrona przyrody była ochroną całej przyrody. Dzisiaj mówimy o środowisku, a jeszcze się uczyłem i nadal to powtarzam, przepraszam, że przyroda jest wszystkim. Środowisko jest częścią przyrody. I tą częścią abiotyczną, tą nieożywioną. A tą całą najważniejszą, tą delikatną, to jest przyroda ożywiona, prawda? Czyli ta, która formuje określone układy ekologiczne. Zatem jest dotąd pomijane zagadnienie naukowe. Jest tutaj nowe spojrzenie bardzo twórcze na ochronę przyrody. A poza tym jest też upowszechnianie kultury współżycia z przyrodą. Tu mamy taki wykład. Kultura współżycia z przyrodą. A poza tym też jeszcze rzecz bardzo ważna, podnosi świadomość ekologiczną, co też nie jest najlepiej. Także ten zakres zadań dydaktycznych również, ale też działań praktycznych
opiera się na dwóch głównych filarach. Jednym z filarów jest wiedza. I to nie wiedza jakaś powierzchowna, ale jest to wiedza oparta o prawa przyrodnicze i o duże doświadczenia. To jest wiedza, a poza tym jest drugi filar, to jest prawo. To jest prawo. Czyli wiedza, czyli podstawa wiarygodnej oceny i rzetelnej, i rzetelnego wykonania. To jest bardzo ważne. Prawda? Pracownia u pana profesora ma w herbie ocenę. Prawda? A prawo jest gwarantem należnych działań kompensacyjnych, które są bardzo różne. Dotąd to stosuje się, bo jest to też zapisane, ale wykonawstwo tych wszystkich zadań kompensacyjnych jeszcze pozostawia dużo do życzenia. Czyli z tego, co pan profesor mówi, ta kompensacja przyrodnicza, ta polityka ochrony środowiska, ja tak przynajmniej rozumiem, że wpływa na to ograniczenie dwutlenku węgla też do atmosfery, do tej całej polityki, tak? Ja bym tak powiedział, uczy postępować. Uczy postępować. Uczy postępować, bo te... I nie tylko w tym zakresie. Chodzi też tutaj o wyznaczenie na przykład najbardziej racjonalnych infrastruktur, chociażby drogowych, prawda, czy innych. Mamy bardzo przykre doświadczenia w tym, prawda, które kiedyś tam byliśmy ponoć tutaj chwaleni, że to się tak dbamy o przyrodę, a dzisiaj jesteśmy pośmiewiskiem w tej materii, prawda. Brak wiedzy w tym przypadku, prawda? No i, a to jest zupełnie inna rzecz. Dzisiaj nie chcielibyśmy o tym mówić, to rzeczy zasługuje na... Tak. Czyli jak można tutaj się wtrącić, dlatego że to jest tak. Czyli mówiąc bardzo prosto, musimy się rozwijać, proszę ojca. Musimy budować infrastrukturę, musimy budować drogi, musimy budować autostrady, musimy budować miasta. A więc musimy w pewnym sensie dokonać uszczuplenia zasobów przyrodniczych. Ale kompensacja to jest nic innego, jak odbudowa tego troszeczkę w innym miejscu. Czyli to, co zniszczymy, kompensujemy w innym miejscu. I budulcem do tego oczywiście jest dwutlenek węgla, powiedzmy sobie szczerze. Dlatego, że tylko i wyłącznie dzięki dwutlenkowi węgla możemy, powiedzmy, naprawiać układy przyrodnicze. Bo to jest CO2 plus H2O, asymilacja, a więc wchodzą w to gatunki. A więc... To, i tu chciałem serdecznie podziękować Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Ja wtedy byłem ministrem, żeśmy zaczęli przyjmować prawo Unii Europejskiej, Naturę 2000, a więc między innymi obowiązkiem, i to zresztą w Naturze 2000 jest napisane, że o ile istnieje, nie ma innej możliwości, to trzeba pobudować coś, ale skompensować to w innym miejscu po to, żeby nie uszczuplić tych zasobów przyrodniczych, a wręcz odwrotnie, nawet je naprawić. I tutaj Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej podjęła się tego wyzwania wielkiego i uruchomiła kierunek. Polityka ochrony środowiska, kompensacje, polityka ochrony środowiska, kompensacje przyrodnicze. A więc żeśmy zaczęli kształcić wyśmienitych specjalistów, takich, jacy są potrzebni, i takich specjalistów mamy, ale równocześnie no, tych specjalistów kształci też i druga jednostka, czyli Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, i tu jest pani Izabela Dymitrysz, ona będzie o tym mówiła, ale skoro jesteśmy przy CO2, to CO2 się tutaj trzeba zwrócić na to uwagę, że z jednej strony posądza się go o niekorzystne zmiany klimatyczne, a z drugiej strony jest surowiec do naprawy warunków przyrodniczych, do tego, cośmy zniszczyli, żeśmy wypuścili to do atmosfery, teraz pochłaniajmy, żeby to odbudować. Bo pan profesor właśnie, mówię, tutaj jest tym no, super specem od spraw tych drugich układów, czyli nie leśnych, tylko układów torfowiskowych, i podjął się również i w tej książce, i ze studentami właśnie tej najtrudniejszej rzeczy, kompensacji układów środowiskowych, torfowiskowych, prawda, no, tych, które żeśmy kiedyś zniszczyli. Albo no, w tej chwili do tego nic nie dochodzi, one są niezwykle mocno chronione, prawda, ale też może być taka konieczność, że będziemy musieli w jakiś sposób wejść w układy torfowiskowe, więc też trzeba będzie to kompensować. A więc kompensacje dwutlenek węgla, ale dwutlenek węgla to jest również i odnawialne źródło energii. Jak znaczy, ta druga strona korzystać, medalu... korzystać, żeby nie emitować. Z jednej strony pochłaniać, a z drugiej strony nie emitować. I tutaj mamy no, następnych specjalistów. Tak, ale jeszcze może dodam, jeszcze jest trzecia otoczka tego, też bardzo ważna. Też u nas w naszej szkole tutaj jest eksponowana ta praca, te studia,
przynoszą też dużo satysfakcji studentom. One się składają z trzech części. Tok studiów przebiega tutaj na drodze wykładów, na drodze ćwiczeń, na sali, a także na drodze zajęć terenowych. Oni wchodzą w teren. I tutaj w tym terenie są wykonywane prace, są pokazy szokujące, prawda? I powiem o jeszcze jednym terminie, który dotąd nie padł, o sukcesji ekologicznej. I w tej sprawie, w tej tematyce bardzo rozległej też szkoła pana profesora ma duże osiągnięcia. Prawda? Tam się stosuje bioindykatorów, tam się mierzy węgiel. Wielkość zakumulowanego węgla, prawda, daje określone efekty. Prawda? Także są etapy tego procesu sukcesyjnego. Ta cała sera. I ona jest potem identyfikowana już dla praktyków na podstawie tak zwanych bioindykatorów, którymi są niektóre grupy owadów, zwłaszcza biegaczowate karabiny. Zwierzęta. To są zwierzęta. Także jesteśmy na wyższym szczeblu tutaj tej struktury ekosystemowej. To mówiliśmy o roślinie, to są producenci, którzy pochłaniają dwutlenek węgla, ale wyznacznikiem jest wyższe piętro, bardziej precyzyjne. Prawda? Także to jest wszystko w pięknej harmonii. I zwłaszcza jeśli chodzi o harmonię. W tej szkole, to jest szkoła katolicka, też uczymy poszanowania dzieł stwórcy. Ta rzecz nie jest zakumuflowana, ona jest wymieniana. Każą widzieć, na przykład studentom się pokazuje piękno i przydatność, ale też z podkreśleniem, prawda, a Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I jeszcze jeden ważny aspekt, jest aspekt finansowy. Pewne rzeczy można tanio wykonać, prawda? I to wcale nie musi być tutaj jakaś praca zlecona, czy jakieś. No nie chcę użyć tego słowa, ale to jest, nie pomija finansowego znaczenia tworów przyrody. One mają swoją cenę. Nie zawsze z tego zdawaliśmy sobie sprawę, dlatego tyle traciliśmy. I jeszcze jest jedna rzecz, też bardzo ważna. Tu na tych zajęciach podkreślamy narodowe i kulturowe dziedzictwo. Historia lasów, prawda? Kultura leśna, czy nawet chodzi o pszczelarska. To są przecież rzeczy, na które trzeba patrzeć, prawda? Ja nie mówię, żebyśmy chodzili i barcie tam ściągali, prawda? Ale inne rzeczy. Ale dbało się na przykład już o pszczoły najnowocześniejszymi metodami. Jest wielkie zadanie, prawda? Także jest to kompensacja w tym ujęciu, tutaj nauczana, prawda? Jest bardzo złożoną, kompleksową rzeczą, prawda? I tym wszystkim to wszystko służy polityce ochrony przyrody. Tak, a także... z drugiej strony też mamy te odnawialne źródła energii, o których powiedzą Państwo tutaj. O tych torfowiskach, o tych rzeczach to może powiem później, tylko jako zachętę może dodam w tej chwili. Torfowiska należą, ekosystemy torfowiskowe, do absolutnych fenomenów przyrody. Przepraszam, panie profesorze, one troszeczkę nawet przeskakują las, aczkolwiek też są leśne torfowiska. Troszeczkę przeskakują las, bo ich jest mniej, ale potrafią tak dzielnie wiązać dwutlenek węgla, jak żaden inny ekosystem. Z tym, że one mają inne działania. To nie jest trwały produkt, drewno, tam powstaje torf. Taki inny zależy od geografii, i tak dalej. I tutaj trzeba uważać. Drewno może leżeć tam troszeczkę i dwutlenku węgla to odda, albo i nie, przy spaleniu. A torfowisko, jeśli jest przesuszone, nie jest żywe, momentalnie działa w drugą stronę. Emituje wielkie ilości dwutlenku węgla. I o tym chciałem też później coś powiedzieć. To są sprawy związane znowu z inżynierią. Tylko to z jednej strony pochłanianie dwutlenku węgla, inżynieria ekologiczna, działalność, prawda, by nie mówili, dlaczego to może tworzyć miejsca pracy, ale z drugiej strony element mniejszej emisji, a więc odnawialne źródła energii. No i tutaj mamy specjalistę wyśmienitego, czyli pana Michalskiego. Odnawialne źródła energii istnieją już od wielu, wielu lat. Przecież znane są z krajobrazu
już dawnego wiatraki, które kiedyś takie drewniane, piękne były zbudowane, mieliły zboże, młyny wodne, które też były, to też w sobie istotne odnawialne źródła energii. Kiedyś w zasadzie tymi odnawialnymi źródłami energii tego rodzaju lub innego wykorzystanie biomasy na wsiach, w miastach, to było bardzo powszechne. Teraz, jak widać, teraz wracamy pod szyldem nowoczesności, bo w tej chwili już mamy to jako powiew nowoczesności i dynamicznie rozwijającej się gałąź gospodarki. Teraz wykorzystujemy energię słoneczną w sposób bardziej już technologicznie wyższy. Wykorzystujemy poprzez panele fotowoltaiczne, poprzez solary tak zwane. Energię wiatru wykorzystujemy w wiatrakach. Mamy jeszcze swoistą elektrownię jądrową przecież na naszym terenie w postaci energii geotermalnej. To przecież jest ogromny reaktor jądrowy, który się znajduje we wnętrzu Ziemi i to powinniśmy wykorzystywać, a nie próbować bawić się w takie rzeczy jak budowa elektrowni wodnej. My ją mamy, tylko w sposób bezpieczny umieszczoną we wnętrzu Ziemi. Powinniśmy to już wykorzystywać, zamiast bawić. I teraz mamy taką sytuację, że odnawialne źródła energii ogromny postęp obecnie przeżywają. Mamy ogromny wzrost udziału wiatraków w odnawialnych źródłach energii. Pewnie trzeba będzie sobie za chwilę zadać pytanie, czy to przypadkiem nie jest już przerost, a za nie dużo, wzrost, prawda? Ale pewnie będziemy o tym też mówić. Natomiast jeśli chodzi o potencjał geotermalny, to mamy w naszym kraju ogromne niewykorzystanie tego potencjału. Nawet byłem na takim spotkaniu na zespole w Sejmie. Dowiedziałem się tam od jednej z prelegentki, skoro występowała w Sejmie, to skądś musiała mieć dane, pozwolono wystąpić w Sejmie osoby, która powiedziała, że mamy wykorzystanie energii geotermalnej na poziomie 18% naszego potencjału krajowego. No, ja zrobiłem wielkie oczy i po prostu byłem w wielkim... No, nie dowierzałem to, co słyszę, prawda? No, jakie 18%? My nie mamy promili wykorzystanych tych zasobów geotermalnych, jakie mamy. No ale to jest już jakby kwestia na przyszłość. Musimy o to zadbać. No w tej chwili, jak widać, nie mamy wsparcia wystarczającego odnawialnych źródeł energii, szczególnie właśnie tych, które są naprawdę ekologicznie najlepsze, takich jak geotermie. Mamy dużą presję na wiatraki, na elektrownie wiatrowe, które jak wiadomo są poważne protesty, jeśli chodzi o tę gałąź energetyki odnawialnej. I trzeba jeszcze zwrócić uwagę na to, że jednak elektrownie wiatrowe nie stymulują powstawania nowych miejsc pracy. To jest bardzo poważna sprawa, jednak energetyka innego rodzaju, chociażby biogazownie, to jest bardzo duża dynamika wzrostu gospodarczego w terenie, gdzie powstaje takie źródło odnawialnej energii. A oprócz tego energetyka wiatrowa charakteryzuje się nieprzewidywalnością. To jest energia, którą nie wiadomo, czy będzie, czy nie będzie i za chwilę. Ona musi mieć tak zwaną rezerwę. Jeszcze niedawno się to mówiło, rezerwa gorąca, czyli w energetyce konwencjonalnej, a zatem tak na dobrą sprawę można było wówczas powiedzieć, że to nie jest odnawialne źródło energii, skoro i tak musi mieć rezerwę, czyli musi mieć tą produkcję energii, w razie czego uruchomioną w tej energetyce konwencjonalnej pochodzącej z węgla. Czyli jednak mamy tutaj pewien problem. Odnawialnych źródeł energii już mamy dosyć dużo. Rozwija się to dosyć dynamicznie. Na dzień, na chwilę obecną mamy około 3800 MW, czyli 3,8 GW odnawialnych źródeł energii. Przy czym właśnie na uwagę zasługuje to, że z wiatru, czyli z tej energetyki wiatrowej, tej mocy zainstalowanej jest aż 2,2 GW, czyli 2200, czyli to jest sporo ponad połowa, a więc mamy tą energię odnawialną nie w takiej postaci bezpiecznej, jaką byśmy chcieli. Jeśli mamy dywersyfikować energię, to powinniśmy zadbać o to, żeby to jednak były źródła, które mogą uruchomić energię wtedy, kiedy my chcemy, a nie wtedy, kiedy sobie wieje wiatr. A jakie to są źródła wtedy w takim wypadku?
Takie najbardziej bezpieczne, najbardziej stabilne. Pewne. No oczywiście stabilne. Mamy biogazownie, mamy, mamy elektrownie wodne, których już, nie jest niewiele, ale powinniśmy niestety, mówię niestety dlatego, że tego nie uruchamiamy, wchodzić jak najbardziej w geotermię, bo to jest najbardziej stabilne i przewidywalne źródło energii. Ostatnio rozwija się dosyć dynamicznie fotowoltaika, czyli produkowanie energii elektrycznej wprost ze słońca. Fotowoltaika to są panele fotowoltaiczne. Taką namiastkę takiego źródełka mamy w kalkulatorkach. Takie jest malutkie okienko, gdzie padające światło generuje powstawanie energii elektrycznej. I to są takie właśnie rodzaje odnawialnych źródeł energii, więc mamy ten przekrój pełny. W Polsce największe szanse, największe możliwości, największy potencjał ma jednak energetyka oparta na geotermii. I to powinniśmy chyba najbardziej... Nie jest to energetyka tania, ale jednak patrząc z punktu widzenia środowiskowego i gospodarczego, chyba najbardziej powinniśmy próbować w tej energetyce się odnajdywać i tutaj szukać tego potencjału największego. No mówię, to jest to, co rząd próbuje obecnie zrobić. No a to przecież to jest elektrownia jądrowa, która już jest. Po co mamy tworzyć, budować, sprowadzać jakieś paliwa jądrowe do nas, mieć kłopoty z magazynowaniem tego. No przecież mamy tą elektrownię, tylko po prostu wywierćmy za tyle pieniędzy, ile chcą wydać na energetykę jądrową, to zrobimy tyle odwiertów, że będziemy mogli sobie pięknie wykorzystać tą energię już, która jest. I nie martwić się o dostawy paliwa, o dywersyfikację, o to, czy nam starczy, czy za 50 lat się nie skończy, czy za 20 lat się skończy, a może za 10, bo skoro zagranica gdzieniegdzie tak próbuje w tą energetykę wchodzić, niektórzy zmieniają się na tak jak Niemcy, zmniejszają bardzo znacznie, albo no wręcz jest przepaść w tym, co widać. Chcą diametralnie zmniejszyć jednak energetykę jądrową. To może trzeba by o tym pomyśleć, a tymczasem bez zgody społecznej, bo tej zgody nie ma, jak widać, wszystkie dotychczasowe sondaże, one były już faktycznie na granicy, ale jednak nadal jest, zwłaszcza po Fukushimie, która przecież też jest dosyć ważnym sygnałem, pokazuje nam, że chyba jednak musimy o tym pomyśleć i spytać społeczeństwo o zdanie. Także przeszliśmy troszkę na energetykę jądrową, ale ona jest też z tym związana, bo mówimy o geotermii, dlatego o tym pozwoliłem sobie powiedzieć. W takim razie w jaki sposób ta geotermia ma tą energię, tak powiem kolokwialnie, że ona się odnawia, ta energia, że cały czas jest ta woda ciepła tam gdzieś w środku ziemi. Na jakiej zasadzie to działa, jak można było wytłumaczyć telewidzom, bo to jest może... We wnętrzu ziemi to jest naprawdę bardzo daleko, to nie jest kilometr, dwa, to jest dużo więcej. Mamy ogromny reaktor jądrowy, tam zachodzą reakcje jądrowe, które powodują wydzielanie się ogromnych ilości energii. Ogromnych, no niewyobrażalnych po prostu. No. Niewyobrażalnych i one są tak skumulowane, że mają i bardzo dużą wartość, a jednocześnie są bardzo bezpieczne, to są przykryte ogromną warstwą litosfery, prawda? Więc jest to zupełnie bezpieczne, że nie stanie nic się nam z tym, bo jest wystarczająco daleko. A jednocześnie od tego jądra Ziemi, od tych reakcji jądrowych mamy na tyle wysoką emisję, że te 2 kilometry teraz pod ziemią, jakbyśmy tutaj wywiercili otwór, czy powiedzmy 3, czy zależy prawda gdzie, ale ileś tam, musimy natknąć się na ogromną temperaturę, na ogromny potencjał i na możliwość wykorzystania tego potencjału. Kwestia tylko tego, żeby tam się dostać. Nawet przecież gaz łupkowy, gdy jest poszukiwanie gazu łupkowego, to przecież tam też jest ogromne głębokości wiercenia, więc tu wszystko jakby to się zazębia i to są możliwości tego, żeby jednak wchodzić w te rzeczy, które są dla nas najbardziej no, przyszłościowe i takie bezpieczne. Jak można się, znaczy w ogóle taka zasada jest generalnie prawdą tej, to o co mówił.
pan inżynier, prawda, ale wraz ze wzrostem głębokości wzrasta temperatura, mniej więcej co 100 metrów 3 stopnie, więc na głębokości 100 metrów mamy 30 stopni, a na głębokości 3 km 90, tak średnio powiedzmy. No akurat Polska jest w tym miejscu, gdzie jeszcze ma tam wodę, a więc woda ta jest o tej temperaturze, czyli mamy piec z centralnym od centralnego ogrzewania, po prostu wodę trzeba wykorzystać i według, powiedzmy, tej wspaniałej szkoły polskich naukowców tutaj od geotermii, no to polskie zasoby geotermalne przewyższają wielokrotnie, stukrotnie, 150-krotnie nasze potrzeby, a więc siedzimy na wspaniałym, ciepłym miejscu. A więc tutaj no, ogromne możliwości do tego, żebyśmy nie emitowali dwutlenku węgla, bo o tym dwutlenku węgla mówimy. Ale tutaj, jak już mówiliśmy o kompensacji przyrodniczej, żeby to kompensować, trzeba określić stan. W jakim stanie mamy jakieś środowisko, do którego dochodzimy i coś tam robimy. I pani Izabela Demetryszyn jest tutaj specjalistką i prowadzi takie studium oceny i wyceny, czyli jak ocenić zasoby przyrodnicze, w jakim one są stanie, prawda? Czy to jest taki, powiedzmy, ja powiem, wczesny komunizm, czy bardzo zaawansowany kapitalizm, patrząc z punktu widzenia ekonomicznego, prawda? I równocześnie jej praca doktorska, która zresztą świetna była zrobiona, ona się tu specjalizuje, jak budować autostrady, żeby autostrady naprawiały warunki środowiskowe zniszczone przez człowieka kiedyś. Nie chciał tego niszczyć, ale to zrobił. I równocześnie, żeby był stymulatorem rozwoju gospodarczego, a również i ochroną tożsamości kulturowej miejscowej ludności. Czyli jej praca doktorska, autostrada na pewnym odcinku, metodą sanacji zasobów przyrodniczych i ochrony tożsamości kulturowej. Więc jakby można, proszę ojca, żeby powiedziała właśnie o studiach podyplomowych, no i o tym, w jaki sposób to realizuje tą politykę zrównoważonego rozwoju poprzez jednak gospodarkę przestrzenną. Tak, rzeczywiście. Żeby realizować zasady zrównoważonego rozwoju w oparciu, nie wiem, o gospodarowanie dwutlenkiem węgla, o gospodarowanie zasobami przyrodniczymi, musimy prowadzić edukację. I tu chcę jakby nawiązać do wątku studiów podyplomowych wspomnianych przez pana profesora Tobolskiego w zakresie polityki ochrony środowiska. Tak chcę nadmienić, że my w oparciu o badania, o dokonania naukowe na gruncie samodzielnej pracowni oceny wyceny zasobów przyrodniczych SGGW w Warszawie próbujemy w tym zakresie kształcić również specjalistów. Prowadzimy dwa takie studia podyplomowe z tym związane pod kierownictwem pana profesora Jana Szyszko. Jest to międzyuczelniane, jednym z nich jest międzyuczelniane studium oceny wyceny zasobów przyrodniczych, które bardzo dużo mówi o aspektach również ekonomicznej wartości zasobów przyrodniczych, co jest jakby takim istotnym elementem we wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju, wprowadzania zasad rozwoju w oparciu o zasoby przyrodnicze. Jest to studium podyplomowe prowadzone już od 11 lat, w tej chwili prowadzimy 11 edycję, w którym biorą udział w zasadzie dwie uczelnie. Bardzo ważny aspekt programu tych studiów w zakresie zasobów gospodarowania zasobami przyrodniczymi realizują specjaliści ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Tu współpracuje z nami również pan profesor Tobolski. A część ekonomiczną związaną właśnie z tym studium, z programem tych studiów realizują specjaliści Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tu staramy się kształcić kadrę. Kadra, która jest odpowiedzialna za gospodarowanie przestrzenią, czynną kadrę, która jest odpowiedzialna w kraju za gospodarowanie zasobami przyrodniczymi. W związku z tym wśród słuchaczy no mamy taką dużą rzeszę na przykład pracowników Lasów Państwowych. Kształcimy również pracowników urzędów miast, gmin, urzędów wojewódzkich, którzy jakby potem dzięki temu w praktykę mogą wprowadzać pewne zasady przez nas przekazywane właśnie w zarządzaniu zasobami przyrodniczymi. W oparciu również o między innymi o te badania, które wykonywaliśmy w pracowni w zakresie planowania autostrad dla zrównoważonego rozwoju.
Prowadzimy również drugie studia podyplomowe. Tu również dokształcamy kadrę, kształcimy nową kadrę, która będzie w stanie zarządzać obszarami Natura 2000. Wiemy, że nieodzownym elementem rozwoju naszego kraju jest rozwój infrastruktury. I teraz tutaj te konflikty, które wynikają z konieczności budowy nowej sieci drogowej, budowy innej infrastruktury technicznej, prawda, powstają tu liczne konflikty przyrodnicze. Niekiedy te inwestycje mogą wiązać się z utratą zasobów przyrodniczych. W związku z tym musimy uświadamiać i musimy nauczać, że niezwykle istotnym elementem jest kompensacja przyrodnicza. I tutaj właśnie związane z tą problematyką jest kolejne, też unikalne studium podyplomowe zatytułowane Kompensacja przyrodnicza dla Natury 2000. I to studium również tutaj prowadzimy i przygotowujemy specjalistów. Czyli z tego wynika, że mamy kadry. Mamy kadrę ludzi, którzy właśnie mogą zajmować się tą całą polityką, jeśli chodzi ekologiczną w Polsce, jeśli chodzi o zmniejszanie CO2, czy gospodarowanie tym CO2, a także nowymi technologiami, czy też odnawialną strukturą tą energii, odnawialną energią. I jeszcze w międzyczasie zaproszę Państwa do naszych rozmów. Za chwilę na ekranie ukażą się numery telefonów. Zapraszamy do włączenia się. A tutaj pan profesor. No to proszę ojca, ojciec, mówię, tu powiedział bardzo ważne sprawy, ale ja mówię, gdybyśmy patrzyli na Polskę, to jest unikatowy kraj, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. W układach Unii Europejskiej mamy ogromne zasoby energetyczne, te tradycyjne, węgiel kamienny, węgiel brunatny, odnawialne źródła, a więc geotermia, więc jesteśmy takim unikatowym państwem w Unii Europejskiej, bo Unia Europejska cierpi na brak zasobów energetycznych, powiedzmy sobie szczerze. Ale nie o tym chcemy mówić. Chcemy mówić o pakiecie klimatyczno-energetycznym, który jest wprowadzony przez państwa, które nie posiadają własnych zasobów energetycznych. Ja tu się nie dziwię. Poszli w tym kierunku rozwoju technologii. Nie mam nic przeciwko temu, wręcz odwrotnie. Polska technologia w zakresie czystego spalania węgla jest również wyśmienita. To trzeba rozwijać, tu trzeba to chwalić na całym świecie i w całej Europie. Ale równocześnie jest sprawa taka, że to, co zaproponowano w pakiecie, jest niezwykle drogie. Na przykład proponuje się w pakiecie klimatyczno-energetycznym, żeby wpychać dwutlenek węgla pod ziemię przy cenie do 100 euro za jedną tonę i oczywiście za to będziemy płacili w cenach energii. Ale przecież my możemy zrobić coś innego i tu mamy właśnie specjalistów wyśmienitych, a mianowicie pochłaniać ten dwutlenek węgla przy cenach zdecydowanie niższych, prawda? I równocześnie te pieniądze pójdą dla tych, co to robią, czyli dla tych, którzy albo będą regenerowali lasy, albo pracowali w lasach, albo zalesią swoje tereny. A więc to są żywe pieniądze, tańsze. Więc będziemy pochłaniali to, prawda? I to jest nasza jakby propozycja. I w tym zakresie jesteśmy świetni. Polskie lasy państwowe są unikatowe w tym zakresie. Potrafią to robić. Rzeczywiście to świetnie robią. I to pokażemy w sensie ekonomicznym. Ile można pochłonąć tego dwutlenku węgla? Za jakie pieniądze? Ile można za to dostać? Ile przy okazji wyprodukujemy odnawialne źródła energii w postaci biomasy, jak będziemy chronili bioróżnorodność. I to chcemy Unii Europejskiej pokazać. I równocześnie mamy świetnie wykształconą kadrę w tym kierunku. A więc chcemy naprawdę wyjść w tym układzie dla Europy. I tutaj z nami będą specjaliści nie tylko z Unii Europejskiej, tylko jeszcze z Europy, czyli Rosja, wyśmienici specjaliści od modelowania spraw związanych z akumulacją dwutlenku węgla, prawda? Specjaliści z Ukrainy, gdzie odnawialne źródła energii również rozwijają, w Białorusi, ale również ściągamy specjalistów ze Stanów Zjednoczonych, z całej Unii Europejskiej. Rozpocznijmy dyskusję, autentyczną dyskusję na temat, w jaki sposób mamy prowadzić politykę gospodarczą Europy zgodnie z tym, co Unia przyjęła, zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju, zgodnie z przyjętymi i ratyfikowanymi konwencjami. Konwencją klimatyczną, konwencją o ochronie bioróżnorodności i konwencją o upustynnieniu. I tutaj naprawdę wychodzimy z pomocą i chcemy to pokazać. Jedziemy, proszę ojca, chcemy pokazać polskie leśnictwo jako wzór zrównoważonego rozwoju na świecie. Wyśmienić, dlatego żeśmy tak bronili tych lasów, za co serdecznie dziękuję wszystkim telewidzom i słuchaczom.
słuchaczom Radia Maryja i w ogóle całemu społeczeństwu polskiemu, że tak świetnie obronili te lasy, dlatego że pokazujemy w tej chwili, jak te lasy mogą stymulować rozwój gospodarczy, a szczególnie terenów wiejskich. Chcemy pokazać odnawialne źródła energii, polski sukces, polskie sukcesy w tym zakresie, no i równocześnie powiedzieć, że jesteśmy do dyspozycji. Mamy wykształconych ludzi w tym zakresie, a Europa ma naprawdę dużo do zrobienia i chcemy tutaj pomóc. W tym momencie trzymam informację, że mamy telefon. Bardzo proszę, jesteśmy już na antenie. Halo, szczęść Boże, Andrzej z Sopotu dzwoni. Szczęść Boże, witamy serdecznie. Najpierw wyrazy uznania podwójne dla całej ekipy, to znaczy na czele z panami profesorami, w ogóle dla Szkoły Polskiej w dziedzinie ochrony środowiska. To jest pierwsze uznanie za merytoryczne osiągnięcia, a drugie to jest moje uznanie dla dynamizmu i takiej ofensywnej postawy, mianowicie, że właśnie Polska nie jest kopciuszkiem, tylko Polska idzie w czołówce i chce również nauczyć czegoś Europę. To są moje wyrazy uznania. Natomiast mam pytanie. Pytanie ostrożnościowe. Ono polega na tym, że gdzieś mi się obiło uszy, że w 1992 roku była konferencja światowa środowiskowa w Rio de Janeiro. I tam została zdefiniowana koncepcja zrównoważonego rozwoju. I ja odebrałem wówczas pracę tej konferencji, jako zresztą nie specjalista tej dziedziny, ale z punktu widzenia społecznego, moralnego, z pewnym niepokojem. Mianowicie wydaje mi się, czy może taka była ukryta intencja tamtej konferencji, że zrównoważony rozwój to ma przede wszystkim wyznaczyć tak zwaną pojemność ekologiczną środowiska, która to pojemność jest, zmniejsza się w miarę działalności ludzkiej. I celem tej konferencji, tej koncepcji, tak jak ja zrozumiałem, miało być określenie pojemności ekologicznej środowiska w tym sensie, że na danym terenie nie może mieszkać czy zaludzić go więcej niż określona liczba osób. I to jest takie troszeczkę nastawienie, no antyludzkie takie nastawienie, nieugeniczne, jakby to nazwać, takie związało się z, prawda, z utrudnianiem rozwoju ludności pod pretekstem, że będzie głód na świecie. Więc to jest jak gdyby nowoczesna pochodna, tak ja to odebrałem, polityki właśnie takiej antyludzkiej, antyhumanistycznej. Więcej ludzi tam nie może być, bo po prostu będzie to szkodziło przyrodzie, w konsekwencji również tym ludziom, czyli obserwujmy. I wniosek taki, oczywiście ja rozumiem, że to jest dla mnie to jest nieprawdziwe, bo to, co tutaj państwo przedstawiacie, jest logiczne i konsekwentne. Ale są kraje trzeciego świata, są różne narody, są różne cywilizacje. To może być różnie ta polityka ekologiczna odbierana. Czy państwo tutaj mogą mi odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu moje obawy są słuszne, a w jakim nieistotne? Dziękuję bardzo za odpowiedź. Bardzo dziękujemy panie Andrzeju za to pytanie. Czy mogę, tak. Prosimy o odpowiedź. Oczywiście możliwości interpretacyjne były różne, podteksty były różne, przecież świat jest bardzo mocno zróżnicowany, ale ja bym prosił, żeby czytać teksty podjętych tam albo wyłożonych do podpisania konwencji. I tutaj to są właśnie te trzy konwencje, o których mówiłem. To jest konwencja klimatyczna, czyli że mamy się rozwijać, ale ma nastąpić stabilizacja koncentracji gazów cieplarnianych, powiedzmy dwutlenku węgla, ale gazów cieplarnianych w atmosferze, to jest pierwsza rzecz. Druga, że mamy się rozwijać, ale ma nie zniknąć ani jeden z występujących gatunków, czyli konwencja o ochronie bioróżnorodności. I trzecia konwencja o upustynnieniu, która najtrudniej się ratyfikuje tą konwencję, która mówi, że mamy się rozwijać dalej, ale nie niszczyć zasobów przyrodniczych. Tak jak już powiedziałem, 1/3 ludzkości cierpi na brak dobrej wody. A więc te trzy konwencje zmierzały, one mają wpisane jakby zrównoważony rozwój. Oczywiście różne interpretacje, różne filozofie, no powiedzmy sobie, rzeczywiście istnieją. Różne światopoglądy też się ścierają bardzo mocno. To nie ulega wątpliwości, że tego rodzaju koncepcje są. Je trzeba naprawiać, je trzeba prostować, je trzeba wyjaśniać. Mnie się wydaje, że pakiet klimatyczno-energetyczny w obecnej formie jest swego rodzaju też takim dokumentem, który trzeba jednak renegocjować, i to zdecydowanie, gdyż on jest troszeczkę, ja bym powiedział, antyludzki. Natomiast tutaj jest jedna rzecz, o której pan wspomniał, o tym przegęszczeniu ludności i tych innych rzeczy, o czym wielokrotnie dyskutuję. Zresztą w tej książce, którą ma pani Izabela Dymitrysznyk, zresztą również i w książce tej pana profesora Tobolskiego, Podstawy kompensacji, żeśmy zwracali uwagę na sprawy demograficzne. Oczywiście nonsensem jest, gdy się mówi, że jak jest przewaga młodych ludzi,
to grozi nam eksplozja demograficzna. Zupełnie nie. O ile chcemy mieć stabilizację, czyli tyle samo Polaków za lat 20, 30, 40, to musi jedno małżeństwo, czy też jedna kobieta, no małżeństwo, urodzić 2,5 potomka. Mamy ustabilizowaną sytuację. Inaczej będzie się populacja zwijała. A więc nieprawdą jest, że jak jest przewaga młodych ludzi, to będzie eksplozja demograficzna. No jestem, rzeczywiście zajmuję się populacjami, a więc co, nie ma z tym nic wspólnego. Ja bym powiedział generalnie, no, że gdy się popatrzy na świat, popatrzmy na ten świat na przykład, są rejony, gdzie rzeczywiście jest gęstość populacji bardzo duża, ale są rejony, gdzie no, prawdę powiedzmy, człowieka prawie że nie ma, prawda? A więc daleko nam do tego, żeby przegęścić populację. Zresztą tego rodzaju koncepcje, no koncepcja Malthusa w ogóle. No popatrzmy, co się dzieje w Europie. No w Europie cierpimy w tej chwili na rzeczywiście na niż demograficzny potworny, prawda? Żeśmy zniszczyli rodzinę, zniszczyliśmy podstawy, powiedzmy, demograficzne tutaj. I w tej chwili są ogromne kłopoty. No stara się nam to ratować, podwyższenie wieku emerytalnego. No to jest obłęd zupełny. No przepraszam, no to nie w ten sposób. No 67 lat, to co, mamy pracować do śmierci? Nie. Trzeba patrzeć na strukturę demograficzną, zapewnić młodym możliwość pracy, prawda? Szczególnie w terenach wiejskich jest to niezwykle istotne również i wtedy będziemy mieli naprawdę spokój, będziemy mieli stabilną populację, stabilną rodzinę i będziemy mogli normalnie funkcjonować w tym układzie, a więc są różnego rodzaju przekłamania. Także, prawda, tutaj dziękuję bardzo za to pytanie, dziękujemy w ogóle wszyscy za to pytanie, bo ono jest takie fundamentalne, równocześnie jest mnóstwo nieporozumień. Te trzy konwencje w swojej istocie są dobrymi konwencjami, na to oczywiście próba interpretacji przez różne siły na świecie jest oczywiście różna. I otrzymałem jeszcze informację, mamy telefon. Bardzo proszę, halo. Tadeusz Sulejówka. Witamy serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz mam takie zawsze pytanie. Czy o ten w ogóle hałas na temat tego, że wzrost dwutlenku węgla ma powodować, jak to się mówi, tragedię klimatyczną. Czy w związku z tym wykonano badanie, które mogły być tego podstawą, to znaczy zawartości dwutlenku węgla w powietrzu, tylko tu mogło być mowa o Antarktydzie jedynie, obecnie w odwiertach lodowca z okresu małej epoki ludowej, czyli lodowej, czyli XV wieku i z okresu, kiedy Grenlandia była zielonym krajem, czyli w rok 8 i 9 stulecie. Jak było wyglądało wtedy poziom dwutlenku węgla i jak wygląda teraz? I czy on rzeczywiście koreluje z globalnym ociepleniem? Dziękujemy panie Tadeuszu. Bardzo prosimy o odpowiedź. Dwa słowa powiem. No przecież proszę państwa, zastanówmy się nad jedną rzeczą. Zauważamy takie wydarzenia, na które zupełnie człowiek nie ma wpływu, jak wybuchy wulkanów. Tam jest tak ogromna emisja dwutlenku węgla między innymi, również szeregu innych gazów, pyłów i tak dalej, że no dziwię się, że organizacje ekologiczne nie pójdą pod ten wulkan i nie zaczną protestować, żeby przestał emitować ten dwutlenek węgla. No to są ogromne. Nie mamy na to żadnego wpływu i jakoś nie widać tego, żeby w tych rejonach, czy też tam w tamtym miejscu, albo powiedzmy gdzieś w jakimś pobliżu, to powodowało, czy też zostało wykazane jakieś ogromne zmiany no, w środowisku, w zmiany klimatyczne i tak dalej. Oczywiście są zmiany różne, ale to nie tędy droga. No nie dajmy się zwariować. Powinniśmy faktycznie chyba ograniczać emisję dwutlenku węgla, zwłaszcza, że tu chodzi bardziej o różne sprawy związane z oszczędzaniem, z wykorzystaniem racjonalnym energii i tak dalej. Ale nie dajmy się zwariować, że ten dwutlenek węgla tu nam spowoduje straszne kataklizmy i nie wiadomo, co się stanie. No, jak historia pokazuje, przynajmniej na tyle, co są prowadzone badania temperaturowe, to w przyszłości również mieliśmy wzrosty temperatur i to, co obecnie jest obserwowane, nie jest niczym, co wybiega ponad to, co mieliśmy już w przeszłości
obserwowane. Mimo wszystko, mimo to, że faktycznie przecież jest jednak dosyć duże zużycie paliw kopalnych, no jest jakiś wpływ człowieka, ale to, na co ma wpływ człowiek, to podejrzewam, że to jest i tak znikoma ilość tego, co się dzieje, co robi sama przyroda bez żadnego pytania na co zdanie. Tak, ja może jeszcze dodam, może się przyznam do jednej może niezręczności, mianowicie ja jestem zdecydowanym oponentem tej teorii związanej z CO2, że ocieplający i tak dalej. Mówi się o gazach cieplarnianych, głównie chodzi o gaz, o dwutlenek węgla, który jest często nazywany, ostatnio coraz częściej, gazem życia. Gdyby tego gazu nie było, to nie egzystowalibyśmy. W jakim sensie jest to gaz życia? Dlatego, że po prostu jest niezbędny w procesie asymilacji. Powstaje z substancji nieorganicznej, bo to jest nieorganiczna substancja gazowa, powstaje substancja organiczna, która zawiera określoną cukier. Prosty zwór, cukier glonowy C6H12O6, węglowodany, bo tam tak jest jak węgiel, ale tu jest to całe clue. To jest w zasadzie, można powiedzieć, 6 drobin węgla i 6 drobin wody. Tak jest wzór. Stąd węglowodany, taka popularna nazwa, prawda? Ale gdy wrzucimy węgiel do tej wody, to ta woda nie będzie słodka. A tam to się zrobi słodkie. Po tej asymilacji w tej komórce ten powstały węgiel jako produkt asymilacji, a do tego jeszcze mamy podarunek w postaci czystego tlenu, ta woda zawiera cukier. Nie tylko, że słodka i cieszy podniebienie, ale w tym cukrze jest jeszcze wmontowana, niejako wbita, w bardzo osobisty sposób, określona ilość energii. Energia, która przychodzi z zewnątrz, energia słoneczna. I tak to funkcjonuje. To jest ta cała cegiełka, to podstawowa, która napędza to całe gaz życia. Nasza przecież atmosfera była 2 miliardy lat temu, była 2,5 w zasadzie, miała bardzo dużo zawartość dwutlenku węgla. I stworzenie roślin zielonych spowodowało całkowite odwrócenie tych proporcji. Dzisiaj najwięcej mamy azotu cząsteczkowego, prawda? Także to jest rzeczywiście, bez dwutlenku węgla nie byłoby życia, prawda? Bo najpierw, jak co uczy piramida ekologiczna, prawda? Jest piętro producentów i potem dopiero na nim egzystuje piętro konsumentów, prawda? I też w dziejach Ziemi, w akcie stworzenia, zwierzęta powstały później niż rośliny, prawda? Czyli już trzeciego dnia. Tak. A najpóźniej człowiek. Także to wszystko jest, prawda? Ale my tego chcemy nauczyć też, dlatego też mówimy o etycznych postawach. I tutaj co pierwszy nasz tutaj słuchacz podniósł, takie są obawy. Są obawy, ale to wszystko się mieści, bo tutaj papież, przecież nasz błogosławiony, powiedział, że to wielokrotnie się to jeszcze więcej zmieści na kuli ziemskiej, ale też są zagrożenia. To nas też zagraża przecież susza, prawda, już inne rzeczy, ale chcę powiedzieć o torfowisku, bo to będzie oddzielny. Tak, bo już nam się ostatnie słowo, jak tak, ostatnie. Rzeczywiście zdania są podzielone, co do tego naukowcy się, tego natomiast nie ulega wątpliwości, że wzrasta koncentracja dwutlenku węgla, że coraz więcej spalamy, coraz więcej wylesiamy. Natomiast wolą polityczną przyjęto, że jednak dwutlenek węgla ma swoją wartość i cenę i to jest limit produkcji i w związku z tym musimy dokonać jego redukcji. I tutaj dlatego proponujemy i nowe technologie, ale równocześnie wykorzystanie żywych zasobów przyrodniczych do naprawy tego, co się ewentualnie zepsuło. Czyli typowy przykład, czyńcie sobie ziemię poddaną zgodnie z twórcą, z decyzją stwórcy, a natomiast materiałem do tego jest również dwutlenek węgla. I o tym nawet szerzej już niedługo na międzynarodowej konferencji od 15 do 17 października w Tucznie, w Toruniu i w Brukseli na temat właśnie gospodarowania dwutlenkiem węgla i odnawialnymi źródłami energii
które są szansą rozwoju zrównoważonego Europy. Bardzo dziękuję szanownym gościom tutaj za tę część programu, ale jeszcze się nie rozstajemy, ponieważ już w tym momencie zapraszamy naszych widzów na 21:45 do Radia Maria. Tam będziemy kontynuować nasze rozmowy niedokończone. Bardzo dziękuję Państwu tutaj zebranym, jak i wszystkim naszym widzom. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Szczęść Boże.